Praktyk moc od lat pociąga mnie paletami barw. Czaruję wciąż dźwiękiem słów, światłem słońc. Przybyłem więc zobaczyć, czy tu jest może lepszy świat niż ten, co znam. Nie znalazłem nic. Wracam tam, gdzie nasz dom. Gwiezdne drogi wziąły mnie. Minerał życia mam. Jego mocą jesteś ty. I niezwykle pozytywnie muzycznie zaczynamy nasz program. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie. Myślę, że część z widzów, znaczna część z widzów doskonale wie, cóż to był za utwór, ale jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, to już spieszę z odpowiedzią. Jest to fragment utworu Minerał Życia zespołu Kombi. Utwór zapowiada najnowszą płytę zespołu, która ma się ukazać w 2021 roku. Ale kiedy? No o to zapytam mojego i państwa gościa, którym jest Sławomir Łosowski, lider zespołu Kombi. Witam cię, Sławku, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ciebie, witam wszystkich telewizorów. To ten kiedy utwór... Ten utwór świadczy, za moment o tym, kiedy się ukaże, porozmawiamy. Chciałem na początek zapytać, czy gdzieś zauważyć, że ten utwór, który się pojawia, ten teledysk również do tego utworu, no świadczy o tym, że Kombi prężnie pracuje, nie traci czasu, pozytywnie i z takim przytupem, bym powiedział, muzycznym. Wchodzicie w nowy 2021 rok. Zgadza się. Powstał w ubiegłym roku materiał na nową płytę. I będzie co jakiś czas prezentacja kolejnej piosenki, czy też kolejnego utworu z tej płyty. Zaczynamy od Minerału Życia właśnie, którego fragment żeśmy przed chwilą obejrzeli. A następne będą niebawem. Także cała płyta będzie utrzymana w mojej takiej stylistyce elektronowej, która była siłą i jest siłą naszego zespołu. I po prostu stwarza rozpoznawalność zespołu Kombi, a oprócz tego będą jeszcze utwory instrumentalne i ciekawostki, także jakieś remiksy, więc płyta będzie bardzo interesująca, a większość tekstów napisała Patrycja Kosierkiewicz, jeden akurat ten pierwszy to jest mojego autorstwa, jeden jest też Jacka Bończyka. No właśnie, tutaj napisałeś tekst do tego utworu. Mówisz też, jaka mniej więcej będzie ta płyta. Ja chcę zapytać cię o klimat tej nadchodzącej w takim razie płyty, bo ten pierwszy utwór, Minerał Życia, jest niezwykle nastrojowy. Podoba mi się też bardzo teledysk, jest wręcz zachwycający, ale o teledysku jeszcze sobie porozmawiamy. Powiedz mi zatem, czy tak samo nastrojowa będzie cała płyta, czy będzie to różny miks różnych pomysłów, różnych brzmień? Czego możemy się spodziewać? Właśnie na tej płycie będzie dużo nastrojowych utworów, sporo, ale będą też utwory dynamiczne, nawet prześmiewcze, ze dwie piosenki, takie troszeczkę pastiszowe, ale wszystko w otoczce elektronicznej i takiej charakterystycznej, że większość tej muzyki tworzę na tych dwóch instrumentach, wbrew pozorom, które mam obok siebie. Prophet 5 i Mini Korg 700S to są stare moje zabytkowe syntezatory, na których ukręcam ręcznie, jako robótki ręczne, różnego rodzaju brzmienia potrzebne mi, a potem je przetwarzam już technologią komputerową. Ale przede wszystkim płyta będzie miała piosenki właśnie te nastrojowe, bardzo melodyjne, o bardzo takich... No, jestem bardzo zachwycony tekstami Patrycji, bo niektóre są naprawdę wzruszające.
No ale nie mogę tego, to tylko jest opowiadanie o czymś, co będzie, więc trudno mi teraz tak to przedstawić. Czyli na razie szczegółów nie zdradzamy. No to wróćmy do tego, co wiemy, co mamy. Piosenka Minerał Życia to piosenka, z tego co zrozumiałem, z tego jak to odebrałem, o takim pewnym zagubieniu, o poszukiwaniu szczęścia, o próbie dostrzeżenia tego szczęścia gdzieś daleko, a się okazuje, że to szczęście może być naprawdę blisko nas. Rozumiem, że się nie pomyliłem w odbiorze tego, o czym ta piosenka jest. W 100% dokładnie tak jak mówisz. To się zdarza wielu ludziom, że szukają właśnie gdzieś daleko. Jeśli chodzi o mnie, to ja na szczęście już dawno zaprzestałem, już nie pamiętam kiedy, tych poszukiwań w odległych galaktykach. No i jestem tu, gdzie jest nasz dom. Dom to jest to miejsce właśnie, ale to nie jest to miejsce puste, bo tu w tym domu jest moja żona. Także to jest właśnie, ale dla wielu ludzi tym minerałem życia, czy też tym domem może być też coś innego. Ogólnie naszym domem też jest ojczyzna, prawda? Czyli możemy mówić o ludziach, którzy szukają też szczęścia gdzieś daleko na świecie, zarówno w celach poszukiwania lepszego dobrobytu, jak i też może i innych, inne ciekawostki ich tam przyciągają, a jednak coś ich potem ciągnie, przynajmniej jak mam nadzieję, dużą część do tego, żeby wrócić do swoich korzeni, do tam skąd pochodzą, skąd, gdzie wspominają swoje najlepsze młode często lata. Także jest to poszukiwanie, które dotyczy wielu ludzi w życiu, ale no, trzeba zauważyć też, że jest ono obok to szczęście, ci najbliżsi, cieszyć się tym też, co jest tutaj, teraz i tutaj obecnie, prawda, wokół nas. Właśnie, starać się też odnaleźć radość w tych takich rzeczach, teoretycznie na pierwszy rzut oka błahych, a okazuje się, że to one budują naszą codzienność, budują pozytywne nastawienie do życia i trzeba po prostu to dostrzec, zacząć to doceniać. To bywa trudne, ale myślę, że takie teksty, takie piosenki też pomagają nam zwrócić na to uwagę. I tutaj też moje pytanie do ciebie. No, wskazałeś na to, że ten minerał życia może oznaczać dla każdego w zasadzie coś innego. Opisałeś już trochę, czym ten minerał życia jest dla ciebie, że ty już ten swój minerał życia znalazłeś, napisałeś tekst do tej piosenki. No i tutaj się moje pytanie pojawia. Skąd zatem pomysł, żeby o tym minerale życia napisać, skoro ty już go w zasadzie masz? No, to jest trudne pytanie, dlatego że jak powstawała ta piosenka, to ona miała taki dla mnie trochę kosmiczny element. Zwróćmy uwagę na to, że w literaturze i filmach często spotykaliśmy się z takimi filmami science fiction, gdzie ludzie penetrują jakieś planety. Na przykład też był taki film opowiadający właśnie o historii, no to oczywiście to fikcja literacka, o możliwościach teleportowania się ludzi do innej galaktyki. I też tam gdzieś na odległej planecie ludzie zniewoleni przez jakiegoś takiego złego ducha kopali dla niego właśnie taki minerał, który dawał mu wieczne życie czy coś w tym stylu. Także tu chodzi o to, że taka inspiracja była, ale chciałem to ubrać w taką życiową sytuację, która dotyczy wielu moich przyjaciół i znajomych, którzy przeszli podobne historie. Na przykład byli 10 lat na emigracji, wrócili do Polski po tym okresie. I mówią mi, że oni już nie chcą nawet słyszeć o tym, żeby wyjeżdżać tam gdzieś, prawda? Także to się wiąże z różnymi sytuacjami, a także nawet sytuacjami w ramach tu naszego kraju, że często ludzie uciekają też z małych miejscowości, żeby zrobić karierę czy poszukiwać szczęścia w wielkich metropoliach, prawda? Stąd takim symbolem tej galaktyki jest właśnie metropolia, no w tym przypadku nasze największe miasto,
stolica Warszawa, prawda? No ja tutaj muszę się na chwilę zatrzymać, na chwilę ci przerwać, bo wspominałem już o tym, że ten teledysk mnie zachwycił, bo z jednej strony jest prostota, no jest po prostu miasto pokazane w tym teledysku w większości, ale to miasto jest pokazane w taki sposób, że raz wygląda bardzo futurystycznie, a dwa niezwykle wciągająco klimatycznie, powiedziałbym wręcz kosmicznie, nawiązując też do tych galaktyk z tekstu twojej piosenki. Skąd pomysł właśnie na to, żeby to wyglądało w ten sposób, żeby z jednej strony pokazać zwykłe miasto, ale w sposób niezwykły? To był pomysł twórców teledysku, Zbyszka i Karoliny z firmy Kocha, Lubi, Szeruje. I ten pomysł bardzo mi się spodobał, bo po prostu no trudno by było nam teraz, nie mamy zdjęć kosmicznych i musieliśmy jakąś metaforę obrazową zrobić do takiej przestrzeni, w której się można zagubić. Przecież w znacznie mniejszej przestrzeni, mniejszego miasta można się zagubić, a cóż dopiero w takiej przestrzeni, jaką jest Warszawa. Także to jest symboliczne i oczywiście miasto w nocą z powietrza filmowane z drona, ono ma taką swoją poetykę, prawda? Jest taki niewielki ruch, tylko tam sporadycznie jakieś niewiele samochodów, niewiele jakichś osób. Taka trochę zieje taką pustką jakby, prawda? Czyli puste okna w biurowcach, gdzie nie ma, bo ludzie śpią, nie ma ich w pracy, prawda? Czyli jest to taka metafora bardzo dobra, mi się wydaje, a my z kolei, no wiadomo, żeby w jakiś sposób nas wpleść w tą narrację, my jakby z reklamowych tych telebimów, ekranów przedstawiamy treść piosenki, czyli konkretnie tekst jej przekazujemy. Nasze gorące pytanie to jest to, czy koronawirus sprzyja tworzeniu. I tak się zastanawiam, wam udało się, zespołowi Kombi, udało się stworzyć płytę w 2020 roku, tym dziwnym 2020 roku. I podejrzewam, że te wasze muzyczne aspiracje na tej płycie się nie skończą. Pewnie kolejne pomysły już w głowie się pojawiają. Ale tak się zastanawiam, czy paradoksalnie ten 2020 rok, ten czas pandemii w ogóle, czy on sprzyja bardziej tworzeniu? No bo nie ma koncertów. Siłą rzeczy z tego względu można chyba bardziej skupić się na takiej pracy w studiu, nad tekstami, nad muzyką, nad aranżacją tego wszystkiego. Mylę się, czy mam rację? Ja, tak, oczywiście, że tak. Tym bardziej, że wbrew pozorom wszyscy realizatorzy dźwięku, producenci są teraz bardzo zajęci, więc ja myślę, że 99% branży muzycznej ten okres poświęca właśnie na pracę twórczą. No, przynajmniej z tych ludzi, których znam z tej branży, a nawet moje studio, które jest pod podłogą, jest cały czas tam. Ja co prawda nie zaglądam ze względu na pandemię, ale cały czas tam się coś dzieje. Więc wydaje mi się, że branża muzyczna pracuje i to jest dobrze, no bo przecież ten czas przełoży się też na konkretne rzeczy w kulturze, które potem będą wszyscy mogli czytać, słuchać, w zależności od formy artystycznej, jaka jest, prawda? Mam nadzieję, że tak jest. No przynajmniej w naszym przypadku to my cały czas pracujemy bez wytchnienia. Robimy kolejne utwory, kolejne piosenki i robimy kolejne wideoklipy będą. Także cały czas coś robimy. No i pewnie to wszystko z nadzieją, że będzie można to w końcu zaprezentować fanom na żywo podczas koncertu. Wasz najbliższy to chyba 19 dzień czerwca, o ile się nie mylę, 2021 roku. Ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ten koncert plenerowy się odbył i żebyśmy mogli właśnie na takim koncercie się spotkać, zobaczyć, posłuchać w normalny sposób tą muzykę, odebrać w taki sposób, jaki byśmy sobie życzyli, oczywiście w ten, gdzie mamy najbliżej właśnie artystów i te dźwięki. Dopytam cię na koniec naszej rozmowy, czy podjęliście już decyzję, kiedy premiera tej najnowszej waszej płyty, bo kiedy ostatnio rozmawialiśmy, no jeszcze nie było co do tego pewności, może początek gdzieś tego 2021 roku, może połowa, czy teraz już wiecie? Mniej więcej jednak połowa, dlatego że chcielibyśmy przedstawić wcześniej kilka piosenek z tej płyty, a płyta, żeby była puentą tych naszych działań przedstawiających, promocyjnych.
No to czekamy w takim razie, czekamy na te informacje, na nowe utwory i informacje, kiedy w końcu ta płyta się ukaże. Połowa 2021 roku to ta data, która w tym momencie jest najbardziej prawdopodobna. Sławomir Łosowski, lider zespołu Kombi, był moim i państwa gościem. Sławku, dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Dobrego dnia, kolejnych świetnych muzycznych pomysłów ci życzę i zdrowia. Dziękuję bardzo i wszystkim również życzę zdrowia. A państwa zachęcam do pozostania oczywiście z telewizją w Polsce.pl z naszymi gorącymi pytaniami. Wracamy niebawem.